Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj coś, czego dawno na tym kanale nie było. Kia Xceed 1.5 Turbo, benzyna, 160 koni z automatem 7DCT. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Kia Xceed 1.5 Turbo, benzyna, 160 koni, 253 Nm momentu obrotowego i automat 7DCT. Wersja wyposażenia M, czyli wersja podstawowa z pakietem Smart w kolorze Deluxe White, czyli w lakierze białym metalizowanym. Cena cennikowa prezentowanego egzemplarza 118 500 zł brutto. Finalna cena oczywiście uzależniona jest od formy zakupu, od negocjacji, ale spokojnie coś z tej ceny można jeszcze urwać. Xceed, czyli ponadczasowa linia nadwozie typu crossover, samochód podniesiony do góry, uterenowiony, tak to nazwijmy. Wersja M, czyli wersja podstawowa z pakietem Smart na felgach 16. Felgi oczywiście aluminiowe, opony letnie Michelin. Reflektory full LED. Hamowanie autonomiczne, dwupoziomowy aktywny asystent pasa ruchu. To hamowanie autonomiczne działa oczywiście w oparciu o tą kamerę na podszybiu, właśnie od asystenta pasa ruchu. Reflektory full LED, długie, krótkie to światła LEDowe, światło przeciwmgielne to ta wewnętrzna soczewka również LEDowa. Felga wygląda tak. Elektrycznie sterowane, podgrzewane lusterka. Składanie lusterek z kierunkowskazami wchodzi w wersji wyższej, wersji L. Chromy wokół okien, relingi to standard. Ciemne szyby z tyłu to składowa pakietu Smart. Zajrzyjmy do środka. Wykończenie wersji M. Wszystko wykończone na miękko. Tutaj mamy materiał. Pełna elektryka. Matowy plastik to coś dla tych, którzy nie lubią pianobleków. Regulacje wysokości świateł, podświetlenie zegarów, wyświetlaczy, pierwszy poziom asystenta pasa ruchu. Tu jest drugi poziom asystenta pasa ruchu, czyli asystent podążania środkiem pasa ruchu. W tej wersji monitoring ciśnienia w oponach odbywa się w oparciu o czujniki z ABS-u. Kierownica skórzana, wielofunkcyjna, fajnie wyprofilowana. Tradycyjne zegary z wyświetlaczem po środku. Duży wyświetlacz, 8 cali, kamera, Android Auto, CarPlay w tej wersji są bezprzewodowe, dwustrefowa automatyczna klimatyzacja, drążek zmiany biegów, tryb sport, włączenie czujników i włączenie kamery, dwa uchwyty na kubek, tradycyjny ręczny, podłokietnik niestety nie jest przesuwany. W pełni materiałowa tapicerka, fotel z regulacją wysokości, fotel wygodny, dobrze wyprofilowany. Zajrzyjmy do tyłu. Skrajne siedziska z ISOFIX-ami. Na środku podłokietnik z dwoma uchwytami na kubek. Tam na środku USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. Kamera. Dwupoziomowa podłoga. 426 litrów pojemności przestrzeni bagażowej. Koło dojazdowe. Zestaw kluczy. Gniazdo zapalniczki. Jeszcze raz kanapa z tyłu, plastikowe ochronne nakładki na progi, sporo miejsca dla pasażerów, szybki rzut na deskę, sufit w wersji M jest szary. Zajrzyjmy jeszcze na fotel pasażera. Zagłówek z regulacją góra-dół i przód-tył. Deska miękka, nitka, przeszycie, schowek. Trzeba przyznać, że jak na wersję podstawową samochód naprawdę dobrze wyposażony. Aluminiowe felgi, LEDowe reflektory, hamowanie autonomiczne, aktywny asystent pasa ruchu, duży wyświetlacz, kamera. W zasadzie to, co być powinno w samochodzie jest, do tego fajne, atrakcyjne nadwozie typu crossover. Tradycyjny kluczyk,
dla niektórych również zaleta. No i automat w cenie niewiele ponad 115 tysięcy złotych. Zegary. Wyświetlacz kolorowy. Trochę ustawień systemów bezpieczeństwa, systemów wsparcia kierowcy. System pasa ruchu, poziom uwagi. Kamera, dynamiczne linie. Radio. Możemy przejść na czas zimowy. O, proszę bardzo, i gotowe. A tutaj naciśnij, aby połączyć to urządzenie z Android Auto albo Apple CarPlay. W tej wersji Android Auto, Apple CarPlay są bezprzewodowe. Kierownica, sterowanie zestawem głośnomówiącym, wybieranie głosowe, drugi poziom asystenta pasa ruchu. Pojawia nam się tutaj kierownica, tempomat tradycyjny. USB-A pod multimedia, pod pendrive'a z muzyką, pod CarPlay'a, USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. Tu jeszcze mamy gniazdo zapalniczki. Lusterko fotochromatyczne, czyli to jest to lusterko, które samo będzie się już ciemniało, jeśli z tyłu będą świeciły światła, tak żeby nas nie oślepiać. Schowek na okulary. No, wszystko jest tak, jak być powinno. Cena, myślę, na dzisiejsze czasy atrakcyjna, za nadwozie typu crossover, samochód podniesiony, dynamiczny, ekonomiczny, elastyczny silnik, no i do tego automat. Ładna konfiguracja. No i biały ponadczasowy kolor. Dziękuję za uwagę, dziękuję, że obejrzeliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. Osoby zainteresowane oczywiście zapraszam do zamawiania. Samochody zamówione do końca listopada powinny wyprodukować się jeszcze z rocznikiem 2023, więc z gwarantowaną ceną na rocznik 2023 i z gwarantowaną promocją finansową. Mówię tu o kredycie promocyjnym, leasingu tudzież wynajmie. Dobrego dnia, trzymajcie się. Kia. Movement that inspires.